Wszystko wskazuje na to, że czeka nas bardzo ciekawe spotkanie. Celtic Glasgow zmierzy się z Mytjelen. Nie mogę się doczekać pierwszego gwizdka, Darku. Wprawdzie to spotkanie towarzyskie, ale myślę, że emocji nam dziś nie zabraknie. John Joe Kenny, Turnbull. Czasem drużyny są kojarzone ze ściśle określonym stylem gry i tak jest w przypadku drużyny gości. Ewidentnie lubią grać wysokim pressingiem na połowie rywala i trzymają się tego przez większość meczu. Czy dzisiaj też nam zaprezentują takie podejście? Cóż, zgodzę się, że to na pewno ich ulubiony styl gry. Pytanie tylko, jak wysoko są w stanie presować w dzisiejszym spotkaniu, no i jak długo? Taki styl wymaga żelaznej kondycji, którą przy jezdni na pewno mają, tylko czy starczy im pary na cały mecz? Teraz stracili piłkę. Anderson. Dobrze, teraz odczytał intencję, przejął piłkę. John Joe Kenny. I piłkę przejmują rywale. Precyzyjnie zagrana piłka, obrona przelobowana i zaskoczona. Zablokowane to podanie, piłka odbita od rywala. Brown. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Dobra decyzja arbitra. Drużyna będzie egzekwowała piłkę z rzutu wolnego. Tylko słowne upomnienie od sędziego. Mam nadzieję, że weźmie je sobie do serca i będzie grać ostrożniej. Będzie wznowienie z autu. Tracą piłkę po tym podaniu. Celtic to klub, który można chyba nazwać wizytówką szkockiego futbolu. Pod względem zdobytych trofeów ustępuje tylko nieznacznie lokalnym rywalom Rangersom, no ale oni są w ogóle ewenementem na skalę światową. Polskim kibicom Celtic kojarzy się, choć już coraz słabiej, z grającymi tu swego... Ale szansa na prowadzenie! Udana interwencja bramkarza, ale piłka wciąż w grze. Mamy aut. Za chwilę wznowienie gry. Pione Sisto. Skutecznie odebrał piłkę, ale wybił ją w aut. No, jak na razie niepowstrzymany. Schodzi ze skrzydła do środka. Wrzucił piłkę w pole karne. Czy coś z tego będzie? Wybijają teraz do przodu. Piłka górą nad obroną. Dobry pomysł, no może być groźnie. Ruszył za szybko do tego podania. Spalony. McGregor. El-Younoussi. El-Younoussi. Mamy remis, ale dobrze wykonany rzut rożny może wszystko zmienić. Dośrodkowanie z rożnego w szesnastkę. Piłka wybita z pola karnego. John Joe Kenny. No cóż, sami zapraszają rywali do natarcia, cofając się tak głęboko. Turnbull. Wymarzona okazja! Tak, gol! No, tu niestety bramka nie będzie uznana. Wyraźnie widać pozycję spaloną. Akcja skrzydłem, dobre podanie. Jest coraz bliżej bramki. Schodzi do środka.
szuka pomysłu na skończenie tej akcji. Udana interwencja bramkarza, ale piłka nadal w grze. No, ładnie teraz podskoczyło ciśnienie kibicom gospodarzy. Nie jedna osoba na trybunach złapała się za serce. Świetne teraz zagranie. O tym strzale raczej będzie wolał zapomnieć. Główkował, ale spudłował. Tak, źle podszedł pod piłkę. Uderzył głową bardzo niecelnie. Zupełnie zmarnował okazję. Statystyki posiadania bardzo podobne. Wynik wciąż bezbramkowy. Zdaje mi się, Darku, że obie drużyny czekają na błąd rywala. Wcześniej jednak może zabrzmieć ostatni gwizdek sędziego. Ale są doskonale zgrani i bajeczni technicznie. To może dać prowadzenie. To będzie dla nich szansa na objęcie prowadzenia. Masz rację, kiepska interwencja bramkarza, słuszny rzut karny. Zupełnie nieudany ślizg, niebezpieczne to było. Sędzia nie miał żadnych wątpliwości, żółta kartka i rzut karny. W pełni zasłużony, zaledwie 11 metrów dzieli drużynę przeciwną od pod... Wspaniała interwencja! Coś niesamowitego, jak on to obronił! Anderson. Pione Sisto. Stracili, ale odzyskali piłkę. Może zdecydować się na strzał. I gol, proszę Państwa. Opłaciło się pracować w odbiorze już na połowie przeciwnika. Drużyna nie wycofała się, odzyskała piłkę, zanim obrona zdążyła się zorganizować i wykorzystała sytuację. Popatrzmy ponownie. Jeśli ktoś pozwala sobie zabrać piłkę niedaleko własnej bramki, to prosi się o kłopoty. I tak właśnie było w tym przypadku. 1-0. Czy będzie więcej bramek w tym spotkaniu? Zobaczymy. Taylor. John Joe Kenny. Pressing ze strony rywali. Oddają piłkę rywalom. No, w takich sytuacjach trzeba bardzo uważać. Sędzia właśnie rozpoczął drugą połowę. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Seria pięknych podań. No, to było ładne, ale rywale przejęli piłkę. Znakomita sytuacja. Brawo dla arbitra, wychwycił tego spalonego. Piłka wzdłuż linii bocznej. Od rzutu z autu rozpoczną grę. I strata piłki. Bardzo dobra, solidna gra w pierwszej połowie w jego wykonaniu. Dobrze zagrał w tych pierwszych 45 minutach. Długo nie mógł się wstrzelić, ale ostatecznie zdobył do szatni bramkę dającą prowadzenie. Anderson. Obrońca dobrze to przerywa. Naciskali na rywali, aż wreszcie przejęli piłkę w środkowej części boiska. Przerwana, dobra akcja, chyba skończy się kartką. Sędzia ukarał gracza żółtą kartką. Wybija tę piłkę daleko, jak najdalej od własnej bramki. Sędzia przywołał gracza do siebie, no i go upomniał. Teraz musi mieć się na baczności. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu.
Turnbull. Nie spieszą się, rozgrywają. No, zmylił teraz całkowicie obrońców. I wyrównanie! Teraz widowisko dopiero nabierze rumieńców. Z pewnością mecz zrobił się w tym momencie jeszcze ciekawszy. Myślę, że wielu kibiców się ze mną zgodzi. Ależ to było rozegranie, no naprawdę, tiki-taka w iście katalońskim stylu. Uderzył z całej siły i to była dobra decyzja. Bramkarz nie miał czasu na reakcję. Jest 1-1, remis. Przed nami końcowe 30 minut. Lee Griffiths. Świetny pomysł, ten lob stwarza zagrożenie. Stracili piłkę. No i kolejne jego dobre podanie. No, świetnie podaje dzisiaj w całym meczu. Ma rację arbiter, był spalony, minimalny. Taylor. Eliunusi. Ależ niesamowity atak obrońcy. Ma szansę na zgranie tej piłki ze skrzydła. I teraz strata. Jest dobrze ustawiony. Co zrobi? Atak przerwany. Jest spalony. Diego Laxalt. Dokładne, prostopadłe podanie. Świetna obrona bramkarza. Wyszedł w górę, wyciągnął ręce i ładnie wyłapał to dośrodkowanie. Ależ go wypatrzył. Sędzia pozwala kontynuować akcję. Przywilej korzyści, bardzo słusznie. Zawodnik był na spalonym. Sędzia początkowo puścił grę, ale pamiętał o tym faulu. Tak, i ta żółta kartka jest jak najbardziej zasłużona. Świetne podanie za plecy rywali. Dobrze się znalazł bramkarz, ale to nie koniec zagrożenia. Przytomna interwencja obrońcy ratuje zespół z niemałych opałów. Niezła okazja do kontry. Ma tam komu dograć. Centra w pole karne, przepychanki. Niewykorzystana okazja, nic z tego już nie będzie. Pione Sisto. Dobre zagranie górą. Będzie niebezpiecznie. Gol, gol, gol! Upragniony, wymarzony, wyczekiwany przez kibiców. Gol w samej końcówce meczu. Ależ wybuch radości na trybunach i przed telewizorami pewnie tak samo. No, niewiele tu brakowało, a nie byłoby bramki. Arbiter w zasadzie nie był z daleka w stanie ocenić, czy piłka przekroczyła linię całym obwodem, czy też nie. To prawda. Dobrze, że sędziowie dysponują dziś technologią umożliwiającą im sprawiedliwe rozstrzyganie takich sytuacji. Ostatnie 9 minut drugiej połowy przed nami. Nieładny był ten ślizg. Może być za to kartka. Tak, faul był ewidentny i żółta kartka. Zawodnik nawet nie protestuje. Turnbull. Diego Laxalt. Ta akcja w samej końcówce może doprowadzić do zmiany. Dobrze się zachował bramkarz, ale piłka wciąż na boisku.
Gdyby nie ten przechwyt, kto wie, może byłby gol. Kapitalnie to zrobił, chyba będzie gol. Bardzo ważna interwencja, pachniało tu bramką. No i piłka w posiadaniu drużyny przeciwnej. Wciąż nie ma zmiany wyniku, niewiele już do końca, ale poczekajmy. Robi się niebezpiecznie. Sędzia doskonale widział ten spóźniony wślizg. Tak, jest żółta kartka za tę nieładną interwencję. Jeśli chce dokończyć ten mecz, musi bardziej uważać. No, powoli zbliżamy się do końca. Jeśli dobrze rozegrają ten rzut wolny, mogą przypieczętować wygraną. Taylor. Lee Griffiths. Elionusi. Ciekawe, prostopadłe podanie. Świetny przechwyt i szansa na bramkę została zaprzepaszczona. To jest interwencja z faulem. Może poskutkować żółtą kartką. Sędzia ukarał zawodnika, jak widzieliśmy, żółtą kartką. I oto sędzia odgwizduje koniec meczu. Ekipa gospodarzy wyraźnie przybita. Muszą tutaj przełknąć gorycz porażki.